Siemaneczko, witajcie, Marto z tej strony. Witam was na kolejnym filmie. A dzisiaj w filmie szybki montaż komputera w cenie 540 zł. W tej oto obudowie Zalman Z3, kupiona za 60 zł. Plus tam dyszka, czy 8 zł za przesyłkę. Już nie pamiętam. Rzućcie okiem, jak się prezentuje obudowa. Bardzo fajna, jak się komuś podobają białe budy. Mi osobiście tak średnio. Ale dobrze, co tutaj mamy? 4 wentylatory. Jeden z przodu, 2 u góry, jeden z tyłu. Procesor, jaki będziemy mieć w tym komputerze, to Xeon E3-1241V3. 4 rdzenie, 8 wątków, czyli taka i7. 3,5 GHz, 3,9 Turbo. Pamięci RAM, tutaj macie przykładowe ceny. To akurat znalazłem w swoich zbiorach. Płyta główna za 3 dychy, Asus, socket 1150. Fajna płytka, 4 sloty na RAM, oczywiście DDR3. Maskownica portów jest, SATA 6 GB. USB w wersji 3.0, całkiem przyzwoita płytka, model B85G od Asusa. Płyta oczywiście sprawna, ma nawet HDMI. Myślę, w tej cenie to była spoko okazja, to jeszcze w tamtym roku ją kupiłem. Dobrze, wkładamy proca. Procesor oczywiście ma 4 rdzenie, 8 wątków. W komputerze będzie zamontowane 12 GB RAM-u. No i co, zasilacz 450 W z Corsarza za 60 zł, przyzwoity całkiem. Tutaj mamy na linii 12 V 408 W. Do tego karciocha GTX 960 w wersji 2 giga od Gigabyte'a. Małe wymiary. Całkiem ciężka. Widać, że tam dużo miedzi. Nie wiem, jak tam z temperaturami będzie. To się okaże wszystko w testach. No i tutaj mamy taki tani cooler z Ali za 26 zł. Tak się to prezentuje, żeby było tanio. No i SSD-ka też kupiłem na AliExpress. Akurat trafiłem jeszcze na promkę. 60 kilka złotych, przesyłka darmowa. Już wcześniej sprawdzałem te dyski i są całkiem przyzwoite. No to montaż chłodzenia. Dajemy pastę, która była w zestawie. Zaczepiamy elegancko radiator, sprawdzamy, czy się trzyma wszystko, czy dolega. Jak widać, wszystko jest najbardziej ok. No i czas, żeby przykręcić zasilacz. Zasilacz oczywiście montowany z dołu obudowy. Tutaj musimy sobie te kable puścić jakoś do tyłu. No i ogólnie tutaj jest, nie ma szału, bo nie ma za bardzo jakoś tych kabli fajnie ukryć. Także spróbujemy to jakoś w miarę ogarnąć. No i tak, tutaj przyciągamy kable od zasilania. Tutaj mamy jeszcze sporo tych kabli z tych wentylatorów. Też to trzeba jakoś ukryć. No i co? I teraz montujemy sobie płytę główną. Myślę, że cyrkulacja powietrza będzie tutaj spoko. Także z temperaturami nie będzie problemów. Zaczynamy od zasilania. 24 piny i 4 piny. Dysk twardy montujemy sobie tutaj na tej półeczce. Tu mamy taką specjalną.
Tam wystarczy tylko zaczepić z dwóch stron. Śrubką przykręcamy i dysk fajnie siedzi. Podpinamy sobie kabelki od zasilania i sygnałowy od SATA. Teraz zobaczcie. Nie wygląda to za ciekawie, ale tutaj ten bok też nie jest jakiś sztywny, także myślę, że to też się uda elegancko po prostu delikatnie przycisnąć i da się zamknąć. Obudowa ma tylko taki jeden bok. No nie, no w sumie ma takie okienko, także tego tam nie widać. Tak udało mi się to ogarnąć. Myślę, że jest spoko. Tutaj zostawiłem ten kabel od zasilania karty graficznej i od dodatkowych dysków. To teraz przyszła pora na kartę graficzną. Podpinamy. Oczywiście śrubeczka. Tutaj tej podpórki pod kartę graficzną nie będziemy jej potrzebować. Zasilanie mamy podpięte do karty graficznej. Komputer kosztował 540 zł. Dokładnie 544, ale to zaokrągliłem do równej sumy. No i co? Co myślicie? Całkiem przyzwoity komputer wyszedł. Musimy go teraz sprawdzić w grach, tam jakichś podstawowych. Oczywiście sprawdzimy wynik w Cinebenchu. Piszcie w komentarzu, czy było warto w tej cenie złożyć taki komputer, czy się nie opłacało, czy zrobilibyście coś, jakiś upgrade lepszy. Chociaż tutaj za bardzo nie ma co ulepszać, bo to 11,50. No i co, niebieski wentylator, nie myliłem się. No i co, BIOSik startuje wszystko elegancko. Ja tam podpiąłem swoje dyski. Tutaj już mamy informacje o Xeonie, czyli wszystko działa. Tu mamy DDR3333, także zmienimy sobie zaraz w BIOSie szybkość pamięci. Mam nadzieję, że będzie to śmigać, bo jedne są 1600, a jedne są 1300. To mam nadzieję, że odpali bez problemu. O, tutaj mamy Turbo 3.9. Zobaczcie, tu możemy wybrać. Oczywiście dajemy te najszybsze, ile nam tam pozwala procek. No i tutaj macie parametry. 80 W, 22 nanometry, Haswell. 8 mega, 4 rdzenie, 8 wątków. 3,5 GHz. Tutaj mamy, jak widzicie, szybkość RAMu. Tak jak ustawiliśmy, 1600. Tu jeszcze sprawdzimy sobie ten benchmark. 1913 punktów w multi, a w singlu 350. Jest dobrze, fajny wynik. No i karta graficzna to GTX 960, PCI Express razy 16, 3.0, Direct 12.1, 2 giga pamięci, Cinebench R15. No i tak, 745 punktów. Całkiem fajny wynik. Wydajność na poziomie tego Ryzena 5 1500X. No troszkę mu tam brakuje punktów, ale myślę, że jest ok. Do grania powinno wystarczyć. Dobra, sprawdźmy. Tutaj macie 115,24 FPS-a, czyli wynik. No w sumie patrząc na tą tabelę, no to wynik wysoki. No i co, zaczynamy od Fortnite'a. 1920-1080 niskie. No i jedziemy, zobaczcie, tam miejscami było 150, ponad 100 klatek, jest dobrze. Karta graficzna, jak widzicie, za bardzo się tutaj nie męczy w tym trybie wydajnościowym. Procesor też sobie całkiem dobrze radzi. Użycie na poziomie tam 60%. No, całkiem przyzwoicie.
Jednak 8 wątków do tej gry to jest podstawa. No dobrze wiecie, jak czterordzeniowe się męczą w Fortnite'cie. A tutaj mamy jeszcze zapas mocy. Także naprawdę fajny procesor do taniego kompa. No i co? Teraz oczywiście CS2. Standardowo. Deathmatch. 1920, 1080 niskie, ponad 100 klatek. Procesor też daje radę. Karta graficzna też sobie radzi. Mamy takie FPS-y grywalne, bym powiedział. No jest ok w mojej ocenie. Powiedzmy, że mamy te 100 klatek. No i dobrze, kolejna gierka. Oczywiście GTA 5. Chciałem jeszcze odpalić jakieś inne gry, ale niestety nie miałem zbytnio czasu, także... No i co, tutaj mamy też oczywiście 1080, ustawienia niskie. Znaczy no niskie, tam są w opcjach średnie, no ale te najniższe. No i tutaj też mamy ponad 100 klatek, bez problemu. Karta graficzna też się tu nie męczy jakoś w tym trybie. Procesor też jest ok, też nie jest żyłowany. Tutaj macie 124 FPS-y. 160, czyli w mieście też powinno być fajnie. Daje radę, komputer naprawdę... Nawet mógłbym powiedzieć, że on mógłby nawet tam wyjść 5 stówek, powiedzmy, jakby kupić taniej RAM, no ale tak zaokrągliłem to. No i co, tak się to prezentuje. Tutaj jeszcze zobaczcie z bokiem, bo tam nie pokazałem wcześniej. Montowałem dzisiaj filmik na szybko, żeby go wrzucić. No i co, piszcie w komentarzu, jak oceniacie ten komputer, czy się wam podoba, czy się opłacało. A my widzimy się na kolejnym filmie. Dzięki za oglądanie, narka, trzymajcie się, cześć.